Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie. Z tej strony Joanna Krysiak. Witam Was na kolejnym bezpłatnym webinarze z ramienia Famigi. Mam nadzieję, że mnie widać, że mnie słychać. Dajcie mi koniecznie znać, jak tam z Waszej strony, czy wszystko jest w porządku. Widzę, że się witacie, widzę, że jest Was coraz więcej, już ponad 1000 osób w pierwszych minutach. To myślę, że jest dobry wynik. No, temat wyciszania zawsze jest takim tematem, który przyciąga dużo osób, dlatego że no, zawsze się zastanawiamy, jak te dzieci troszeczkę wyciszyć, ale też jak wyciszyć siebie, co działa, co nie działa, co jest bezpieczne, a co niebezpieczne. I myślę, że o tym dzisiaj bardzo dużo będziemy opowiadać. Nie czekając na... O, widać i słychać, dziękuję bardzo za potwierdzenie. Nie czekając na pozostałych, zaczniemy sobie, bo dzisiaj program jest bardzo, bardzo napięty. I już przechodzimy sobie do prezentacji i do tego, co przed nami. A dzisiaj przed nami o wyciszeniu. Ćwiczenia wyciszające w pracy z dziećmi. I to jest temat, o którym dużo będziemy dzisiaj opowiadać. Jest to temat, który, no wiem, że wielu z Was na niego czekało. I zanim zaczniemy, ja się przedstawię, nazywam się Joanna Krysiak, jestem pedagogiem rodzinnym, terapeutą integracji sensorycznej, neurodydaktykiem, trenerem wielu metod wspierających rozwój dzieci na różnym ich etapie, też trenerem czy instruktorem gimnastyki korekcyjnej, instruktorem masażu. Także tutaj staram się z różnych tych dziedzin korzystać i z różnych tutaj źródeł będę Wam opowiadała o bardzo, bardzo różnych możliwościach na wyciszenie. Dzisiaj będzie o ćwiczeniach, więc nie będę mówiła kompletnie o wszystkim, bo na to nie ma dzisiaj czasu. Raczej skupię się na konkretnych przykładach, konkretnych propozycjach. Jestem bardzo, bardzo ciekawa Waszych reakcji, Waszych komentarzy, także bądźcie z nami, dajcie mi tutaj informacje, że jesteście, napiszcie skąd jeszcze jesteście, czym się zajmujecie, czy to Wasz pierwszy raz u nas, a może już 10., 100., nie wiadomo już. Ponad 115 webinarów za nami, więc mam nadzieję, że nie pierwszy raz. Zanim zaczniemy, kilka ogłoszeń. Za tydzień zapraszam na świetny webinar Kasi Piekarczyk Edukacja przez ruch. Zintegrowana stymulacja dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym. No, temat trochę taki wydaje się może skomplikowany. Natomiast no, zintegrowana stymulacja nic bardziej nie integruje jak ruch. I o ruchu dzisiaj też bardzo dużo będziemy mówić, więc myślę, że to będzie taki świetny webinar jako kontynuacja naszego dzisiejszego wykładu. Za 2 tygodnie Magdalena Perzyńska zaprasza na trening odporności psychicznej dla dzieci i młodzieży, czyli troszeczkę starsza grupa docelowa, nie tylko dla dzieciaków tych najmłodszych, ale też będą wskazówki dla starszych. Także tutaj, jak zwykle, Magdalena od spraw trudnych zajmie się tymi najtrudniejszymi, czyli emocjami i odpornością psychiczną. Za 3 tygodnie również ze mną spotkanie kolejne, czyli grafomotoryka, tym razem zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. I też troszeczkę od innej strony, myślę, że tam będzie jakiś twist, jakieś zaskoczenie dla Was o tej grafomotoryce, co robić, czego nie robić, co absolutnie unikać. I to na pewno będzie dla Was bardzo ciekawe, także też zapraszam za 3 tygodnie. Pamiętajcie, zawsze w poniedziałek po prostu tu jesteśmy i czekamy na Was. Poniedziałek zawsze o 19:30, no chyba, że wypada jakieś święto albo posypie się internet, Facebook czy coś tam jeszcze, na co nie mamy wpływu, ale wiecie, że zawsze o tej godzinie możecie na nas czekać w każdy poniedziałek. Zapraszam też na webinary, które już się odbyły i one są dostępne na YouTubie. Jak wejdziecie sobie na YouTube, wystarczy w okienku wpisać Famiga i tam wyskoczą Wam wszystkie nasze filmy. Można subskrybować nasz kanał, dzięki czemu będziecie dostawali powiadomienia o wszystkich nowych filmach, które tam dodajemy, bo wszystkie webinary są nagrywane i wszystkie udostępniamy na YouTubie. Wszystkie te najnowsze są i wiele starych również jest. I ja zachęcam szczególnie, żeby sobie odnaleźć takie 2 webinary, które świetnie uzupełniają dzisiejszy temat, czyli wyciszanki, relaksacje, ćwiczenia oddechowe dla dzieci oraz o przestymulowaniu, zresztą jeden z najchętniej oglądanych przez Was webinarów, praca z dzieckiem wrażliwym i przeciążonym sensorycznie. Obydwa prowadziłam ja, więc jeżeli będziecie mieli niedosyt, to naprawdę zachęcam, żeby tamte filmy sobie odtworzyć.
konkurs z nagrodami. Zawsze jest konkurs i wiecie, że można wygrać fajne książki albo gadżety. Tym razem do wygrania książka Wyobrażanki z wydawnictwa Zielona Sowa. Będę dzisiaj o niej więcej mówić. A co trzeba zrobić, żeby ją wygrać? Udostępnić publicznie webinar, czyli tutaj na Facebooku jest taki znaczek udostępnij. Udostępniamy na swojej tablicy, na jakichś grupach, które gdzieś może im się przydać, na przykład taki webinar. I opiszcie swoją ulubioną zabawę wyciszającą tutaj w komentarzu. Tak jak komentujecie, witacie się ze mną, coraz więcej Was tutaj przychodzi, to ja też zachęcam, żeby tutaj w komentarzu napisać, jakie Wy macie sposoby na wyciszenie, co Wam się sprawdza, dlaczego akurat taki sposób lubicie, a nie inny. Czy w każdej grupie Wam się sprawdza, może sprawdza się tylko dla Was osobiście, a w grupie kompletnie się nie sprawdza. Może ktoś siedzi i u niego się sprawdza, a ktoś siedzi obok i mówi, no co Ty w ogóle, jak możecie to wyciszać. Także zachęcam do tego, żeby tutaj wpisywać to w komentarzu i udostępnić ten webinar. I pamiętajcie o tym udostępnianiu, bo często piszecie komentarze, a nie udostępniacie i my nie możemy Was nagrodzić. I też pamiętajcie, żeby udostępniać wtedy, robimy coś dobrego. Za każde 100 udostępnień sadzimy drzewko. Już za tydzień powiemy, ile tych drzewek w listopadzie dzięki Wam zasadziliśmy. Będziemy podliczać wszystkie udostępnienia. Mamy to zresztą z poprzednich już podliczone webinarów. Dlatego zachęcam bardzo do udostępniania tego webinaru, bo za każde 100 udostępnień sadzimy jedno drzewko. Chcemy docierać do jak najszerszego grona, oczywiście związanych z polską edukacją. To część naszej misji. Chcemy być firmą odpowiedzialną społecznie, wspierać ekologię. Sadzenie drzewek to namacalne działanie, możemy dokładnie policzyć, ile dzięki Wam tych drzewek mogliśmy posadzić. Także bardzo, bardzo zachęcam do udostępniania i zobaczymy, ile tych drzewek w samym listopadzie uda nam się posadzić. Za tydzień będzie już informacja na ten temat. Pakiet webinarowy, słuchajcie. Każdego webinaru, i to jest takie pytanie, które pada zawsze, czy można kupić zaświadczenie? Tak, można. I to nie tylko jest zaświadczenie, ale to jest cały pakiet, o którym zaraz powiem. I można je zakupić na naszej stronie famiga.pl przez zaświadczenia. Tutaj zresztą też gdzieś obok wyświetla się taki przypięty post o tych pakietach. Można sobie bezpośrednio wejść przez tego linka i zakupić. Jeżeli ktoś chce kupić zaświadczenie z webinaru dawnego, który już dawno temu się odbył, to również może to zrobić i można tam poprosić w komentarzu o aktualną datę na zaświadczeniu. Także też można sobie zaktualizować, czy nadrobić jakieś zaległości, czy ktoś na koniec roku potrzebuje jeszcze jakieś zaświadczenia. Nie tylko zaświadczenia, ale to są, słuchajcie, całe pakiety, dlatego że my oprócz zaświadczeń w Gretisie dajemy Wam mnóstwo, mnóstwo pomocy, materiałów, e-booków, prezentacji itd. I również dzisiaj razem w tym pakiecie jest cała prezentacja, jest bardzo bogata, ma ponad 70 stron, jest tam mnóstwo pomysłów na zabawy. Jeżeli Wam będzie mało, to do tego jest jeszcze e-book 22 ćwiczenia i zabawy wyciszające, ale tak naprawdę jest tego dużo więcej tam niż 22 i zrywki relaksacyjne. Ja je za chwileczkę pokażę, bo one są rewelacyjne. To jest jeden z moich chyba ulubionych rzeczy, które kiedyś wymyśliłam. To są takie zrywki, które można pociąć, odrywać sobie z tej kartki, czyli czego dzisiaj potrzebujesz. Dziecko może podejść, dziecko albo młodzież, albo dorosły może podejść i zerwać sobie taką zrywkę i na tej zrywce jest na przykład napisane, czego dziś potrzebujesz. Dziecko wybiera mocne przytulanie, albo gniotek do ręki, albo leżenie na pufie. I to jest coś, co może sobie wisieć w sali szkolnej, przedszkolnej. To jest coś, co może wisieć sobie w pokoju dziecka, czy w salonie w Waszym domu. I jak dziecko będzie potrzebowało, czy Waszej obecności, czy Waszej uwagi, czy właśnie chwili wyciszenia, nie będzie czasami potrafiło tego w nerwach, czy w tych emocjach opowiedzieć, to może taką zrywkę sobie zerwać, możecie zrobić też taki rytuał wieczorny, że codziennie przed spaniem dziecko podchodzi, zrywa sobie coś i wybiera, jaki sposób wyciszenia na wieczór sobie wybiera. I do tego jeszcze jest, słuchajcie, cała książka praktycznie labiryntów i mandali, o których też będziemy dzisiaj troszeczkę mówić. Mnóstwo tutaj, zobaczcie, cała książka to jest ponad 40 stron właśnie labiryntów, mandali. Już Wam pokazuję różnych takich i zwierzątka, tutaj też jest słoń i żółw i inne stworzenia.
który można sobie po prostu drukować. A jeżeli chodzi o e-book, bo też często pytacie, co jest w e-booku, zobaczcie, to jest taka gruba książka. Praktycznie ja wiem, że wy się czasami stresujecie, no tak, ale gdzie to drukować? Nie musicie tego drukować. Nasze e-booki świetnie wyglądają w telefonach, są dobrej jakości, dobrej rozdzielczości, więc jak szukacie sobie pomysłu na zabawę, jakiejś inspiracji, siedzicie z dziećmi, możecie sobie nawet w telefonie tego e-booka przeglądać i po prostu sprawdzać, szukać inspiracji na dany moment i tam stąd wygrzebywać. Można oczywiście go też wydrukować, a w tym e-booku cuda i dziwy i zobaczcie, że jest tego dużo. Są też zdjęcia załączone, są czasami jakieś karty pracy. Jeżeli dane ćwiczenie wymaga tej karty pracy, są opisy, są ciekawostki, są wierszyki, masażyki, jest cała bibliografia. Także naprawdę dużo, dużo ciekawostek, które my dajemy w pakiecie. I dlaczego je tak reklamujemy? Słuchajcie, bo my poświęcamy bardzo dużo czasu i uwagi na przygotowywanie tych e-booków, żeby oprócz tego webinaru, który trwa tylko godzinę, zostawić Was z czymś jeszcze, żeby coś dodatkowo jeszcze było w tym pakiecie. Także naprawdę zachęcamy do tego, żeby te pakiety sobie zdobywać. Plan webinaru na dzisiaj. Wyciszaj, a nie uciszaj, warunki sprzyjające wyciszaniu. I to jest taki moment, taki punkt, który Wy zaznaczaliście, że najbardziej na niego czekacie. No cóż, oprócz tego punktu będzie jeszcze 6 kolejnych, także mam nadzieję, że po tym pierwszym punkcie nie uciekniecie. Tak naprawdę my na to pytanie, czy ten wątek wyciszania, a uciszania, będziemy poruszali przez cały webinar, także nie uciekajcie po pierwszym punkcie. Drugi punkt, pobudzanie i hamowanie, czyli zabawy wspierające pracę układu nerwowego, ćwiczenia wyciszające w oparciu o stymulację czucia głębokiego, czyli propriocepcję, tutaj było duże zainteresowanie z Waszej strony tym tematem, ćwiczenia z muzyką i w ciszy, kilka propozycji, bajkoterapia, ćwiczenia oddechowe, zobaczycie, dlaczego to powiązałam ze sobą, artyterapia, ćwiczenia z zakresu małej motoryki jako sposób na wyciszenie i oczywiście na koniec będzie czas na Wasze pytania, moje odpowiedzi, podsumowanie, wyniki konkursu i pożegnanie. Zacznijmy od początku, wyciszaj, a nie uciszaj. To jest, myślę, że klucz naszego spotkania dzisiejszego, najważniejszy fragment i to, na co najbardziej czekacie. Dlaczego? No, jest to, myślę, że bardzo piękne i bardzo proste w tym ujęciu, że my tak naprawdę chcemy ciszy, ale to, że powiemy dziecku, żeby było cicho, albo żeby się działo tak zwanie grzecznie, albo nie ruszało się, wcale nie znaczy, że ono jest wyciszone. Czasami bardzo dużo siły, energii dziecko musi zużyć tylko po to, żeby tak bez ruchu i w ciszy sobie siedzieć. I przez to, że dzieci siedzą, czasami tak jest, że jak siedzą cicho na lekcji, to całą swoją energię i uwagę zużywają na to ciche siedzenie. Nie mogą się wtedy skupić na lekcji, żeby było jeszcze śmieszniej. Wręcz przeciwnie, jest im trudniej się skupić, trudniej skoncentrować. To będą te dzieci, które będą wstawać, które będą przeszkadzać, które później dostają łatkę tak zwanych dzieci grzecznych. Ja pamiętacie, wielokrotnie opowiadam o tym, żeby tego słowa niegrzeczny nie używać, bo ono nic nie znaczy. Jak w takim razie wyciszać, a nie uciszać? No dlaczego dzieci się wiercą? Zaburzenia posturalne są trudnościami z właściwą stabilizacją ciała i często dzieci wiercą się dlatego, że nie są w stanie utrzymać stałego napięcia mięśniowego. Zresztą wy też tak macie, teraz pewnie siedzicie sobie wygodnie w fotelach, na kanapach, na krzesłach przed komputerem i za chwilę będzie tak, że część z Was zacznie się wiercić, ktoś zacznie się drapać, zmieniać pozycję. Nam ciężko jest godziny wytrzymać przy komputerze, przy webinarze, co dopiero dzieciom, których układ nerwowy jeszcze nie jest dojrzały, układ mięśniowo-kostny nie jest dojrzały i one po prostu potrzebują ruchu, żeby się skupiać. Zaburzenia przedsionkowe, czyli też zmysłu równowagi, w obrębie zmysłu równowagi dziecko jest ciągle w ruchu, żeby wiedzieć, gdzie się znajduje w przestrzeni. Czyli niektóre dzieci będą się wierciły, nie tylko dlatego, że ich mięśnie nie są w stanie wytrzymać, ale żeby poczuć, gdzie są w przestrzeni. Zmysł równowagi jest takim bardzo ważnym zmysłem, który też jest odpowiedzialny za koncentrację uwagi, za umiejętność skupienia, też za zapamiętywanie. Tutaj bardzo dużo się dzieje w obrębie właśnie tego zmysłu
I jeżeli dziecko ma zaburzenia przedsionkowe, czyli właśnie zmysłu równowagi, to niestety bardzo często będzie miało też trudności z wysiedzeniem w ławce. Tak naprawdę to wiercenie się bardzo często przez nas uznawane za niegrzeczne jest walką o skupienie. Dzieci walczą, żeby nas słuchać. To już nawet, słuchajcie, gorzej by było, gdyby siedziały w jakimś letargu i wpatrywały się w nas ślepo, nie wiedząc, co mówimy do nich, niż kiedy się wiercą, a dzięki temu, że są w ruchu, łatwiej jest im się skupić i skoncentrować na tym, co my mówimy. Ja zawsze zachęcam do tego, jeżeli was jakieś dziecko drażni, jeżeli wam przeszkadza, jeżeli właśnie się wierci, a wy byście chcieli, żeby ono tak ładnie i spokojnie się działo, żeby właśnie pomyśleć sobie, to dziecko teraz walczy. To, co do niego mówię, jest trudne albo jest ciekawe i ono chce wiedzieć, co ja do niego mówię, chce się skupić, chce się skoncentrować, ale musi o tą uwagę swoją powalczyć. Popatrzcie w ten sposób, bo czasami to zmienia nasze podejście do tego dziecka. Nie ma uniwersalnej metody na wyciszanie i to jest coś, co wam będę mówiła przez cały webinar. Najprostszym sposobem, najprostszym przykładem na to jest chociażby kąpiel. Jest takie przeświadczenie, że żeby wyciszyć dziecko, szczególnie to małe, te niemowlaki, że świetnym sposobem na to jest kąpiel. Wielu rodziców, czytając poradniki, bardzo mądrych osób, przed spaniem fundują dziecku kąpiel, żeby je wyciszyć. Natomiast jest ogromna ilość dzieci, ale też starszych dzieci i dorosłych, których kąpiel po prostu będzie pobudzać. Tam jest bardzo dużo bodźców, jest hałas, jest pluskanie, jest stymulacja ciepłem, zimnem, ręcznikiem, wodą, jest hałas, na przykład jeżeli ktoś bierze prysznic, co też może być bardzo pobudzające, bo to jest cały czas bodziec dotykowy, który spada nam na skórę. Także też zastanówcie się, czy kąpiel jest dla was, czy dla waszych dzieci wyciszająca i taka, która daje właśnie to odprężenie, wyciszenie, bo uwalnia od napięć z całego dnia, czy może jest czymś, co dziecko albo nas bardzo stymuluje i pobudza. To, że coś jest uznawane powszechnie za wyciszające, bardzo często może się okazać, że jest zupełnie inaczej w naszym przypadku. Piramida potrzeb, ja ją bardzo często pokazuję i też pewnie domyślacie się dlaczego. Żeby być wyciszonym, nie możemy być w stanie alertu, alarmu, nie możemy być pobudzeni przez to, że boimy się czegoś, co jest wokół nas. I rzeczywiście potrzeba bezpieczeństwa jest kluczowa do tego, żeby dziecko mogło się wyciszyć i zrelaksować tak naprawdę. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że siedzicie sobie na łące, tak? Chcecie się położyć i zrelaksować, ale nagle słyszycie jakiś szum w lesie, coś, jakieś liście zaszeleściły, albo coś was połaskotało w rękę, albo nie wiecie, czy to jest kawałek trawki, czy to może jest jakiś pająk, który chodzi wam po ręce. Nie jesteśmy w stanie w takim alarmie właśnie, w takim stanie pobudzenia związanego z niebezpieczeństwem, zrelaksować się i wyciszyć. Także pierwszą potrzebą, jaką musimy zaspokoić, jeżeli myślimy o wyciszaniu, to jest przede wszystkim potrzeba bezpieczeństwa. Kolejne potrzeby są również ważne i miłości, i przynależności. Łatwiej nam się zrelaksować, wyciszyć, kiedy wokół nas są ludzie, którzy nas kochają i przy których czujemy się po prostu dobrze. Jakie są takie, można powiedzieć, nieuniwersalne, ale najczęściej spotykane zasady, jakie spotykamy, sprzyjające wyciszeniu? No kilka takich, powiedzmy, wskazówek mogę tutaj wam dać. Bo przede wszystkim cisza. Ciężko jest nam się wyciszyć, kiedy jest wokół głośno, chociaż znam też osoby, które potrzebują hałasu, żeby się wyciszyć. Przygaszone światło, ale też czy zawsze. Niektórzy źle się czują, kiedy jest przygaszone światło, bo właśnie wchodzą sobie w ten stan niebezpieczeństwa. Lubią, kiedy jest wszystko zaświecone dookoła, lubią dzień, lubią stać przy oknie i to ich będzie wyciszać. Pusta przestrzeń, czyli nie taka przeładowana, porządek. Porządek albo właściwie uporządkowanie. Nie chodzi o to, żeby w domu czy w szkole, w przedszkolu było całkiem sterylnie i czyściutko. Chodzi o to, żeby wszystko miało swoje miejsce, żebyśmy czuli się, że jesteśmy w uporządkowanej przestrzeni, bo to też porządkuje nas wewnętrznie. Temperatura nie za wysoka.
wszystkie te mądre książki wskazują na temperaturę 21 stopni. I teraz ktoś powie, o kurczę, ale ciepło. Dla mnie to za ciepło, szczególnie teraz jak jest zimno i oszczędzamy na ogrzewaniu. Dużo osób woli, kiedy w pomieszczeniu jest chłodno i rzeczywiście ten chłód wskazuje się jako coś, co nas wycisza. Im chłodniej, tym bardziej jesteśmy wyciszeni. Za chwilę ktoś powie, o nie, ja się wyciszam, kiedy jest bardzo gorąco. Uwielbiam chodzić do sauny, jeżdżę na wakacje do ciepłych krajów i tylko to mnie relaksuje. Jak temperatura spada poniżej 25, to jestem zdenerwowany. Więc może to być i zarówno ciepło, i zarówno zimno. Na pewno świeże powietrze, łatwiej nam się myśli, lepiej pracuje mózg, jesteśmy lepiej dotlenieni, kiedy jesteśmy w pomieszczeniu, które jest przewietrzone, bardzo wycisza natura, jeżeli jest możliwość, słuchajcie, nie wiem, czy słyszeliście już o tych nowych badaniach, czy o nowych zaleceniach, jaki lekarz pierwszego kontaktu może przepisać w Szwecji. Jest to 15-minutowy spacer, który można dać po prostu na receptę. I okazuje się, że wystarczy 15 minut dziennie spacerów w przyrodzie, w naturze, żeby nasze samopoczucie, ale też wyniki różnych badań metabolicznych, czy tarczycowych, czy cukru znacznie się poprawiły. Więc natura przede wszystkim. Mówimy też o ograniczeniu mediów, naturalnych pomocach i materiałach, czyli drewnianych klockach, drewnianych zabawkach, drewnianych meblach też wokół nas. Rośliny naturalne, które gdzieś są w pomieszczeniu, ale też pomagają obrazki natury. Bardzo często w gabinetach psychologicznych czy w poradniach możecie spotkać właśnie takie obrazki. Przytulna przestrzeń, czyli miękkie materiały, koce, dywany, poduchy, coś, co nas tak będzie otulało, nawet nie musimy na tym się kłaść, ale chodzi o to, żeby cała przestrzeń wydawała się przytulna i przyjazna. Odpowiednia ilość snu i odpoczynku. Ile to jest? Ja o tym często mówię i to na innych webinarach możecie sobie dokładnie poczytać. Natomiast dziś chciałam się skupić na tym, czy czas snu jest tożsame z jakością snu. Niestety nasze czasy pokazują, że nawet jeżeli uda nam się więcej spać, to ta jakość snu jest niska. Jesteśmy zdenerwowani, jest gonitwa myśli przed zaśnięciem, jest nieumiejętność wchodzenia w tą fazę snu głębokiego. Występują często wybudzenia nocne, szczególnie u dzieci, takie z płaczem, z krzykiem, nieutulone, nieuciszane, nieuciszalne. Więc też bardzo ważne, żeby nie tylko spać dużo, ale zadbać przede wszystkim o jakość tego snu. Dynamika pracy układu nerwowego. Będziemy mówili dzisiaj o wyciszaniu, więc warto poznać, jak ten schemat w ogóle funkcjonuje. Ten schemat też już na pewno widzieliście nieraz. Pobudzanie i hamowanie to są takie podstawowe procesy, które zachodzą w naszym układzie nerwowym. I coś, co jest niezmiernie ważne, żeby umieć regulować siebie, umieć wpływać na ten autonomiczny układ nerwowy, na który tak naprawdę bardzo wpływu nie mamy, żeby była równowaga między procesami pobudzania i hamowania. I tak jak ostatnio Kasia mówiła na webinarze o ADHD, o ćwiczeniach i zabawach dla dzieci nadpobudliwych, że właśnie nadpobudliwość ADHD to jest wyższość procesów pobudzania nad procesami hamowania. Ale myślę, że każdy z nas ma czasami taki moment, kiedy jest tak pobudzony, że bardzo ciężko mu się wyciszyć. Im większa świadomość siebie i większa świadomość zachodzących tych procesów, tym większa łatwość w utrzymywaniu równowagi między jednym a drugim. Ćwiczenia na pobudzanie i hamowanie, słuchajcie, najprostsze na świecie, nie będę sięgała do jakichś głębin i to są zabawy, które wy często znacie. Coraz szybciej, coraz wolniej. Tutaj dzieci stukają rączkami o podłogę, coraz szybciej i w końcu instruktor czy nauczyciel czy rodzic mówi stop. Tutaj akurat dzieci stukają w rytm tamburyna, wy tego nie słyszycie, natomiast tutaj na nagraniu wyraźnie słychać tamburyno. One muszą się dodatkowo wsłuchiwać, czyli mamy tutaj koncentrację i dostosowywać tempo swojego stukania do tempa, jaki wskazuje tamburyno. To może być do muzyki, to może być do słownych komend. Ja tą zabawę bardzo często nazywam deszcz, że stukamy rękoma albo nogami, tak jak teraz widzicie, dzieci stukają piętami o podłogę. Coraz szybciej, coraz mocniej, najmocniej stop, żeby to przerwać, tak? Czyli mamy procesy pobudzania, hamowania, ale też regulowania siły, regulowania tempa. Wiele dzieci i my dorośli też często tak mamy, że albo jest bardzo dobrze, albo jest bardzo źle, tak? Nie ma nic pomiędzy, czyli jest spokój, jest cisza i nagle dziecko wybucha, jest histeria na całą siłę.
Nie ma nic pomiędzy, bo ten ląd jest bardzo krótki, nie ma sygnałów ostrzegawczych, że dziecko za chwilę wybuchnie, nie ma sygnałów, że dziecko jest coraz bardziej zdenerwowane i że za chwilę może coś się wydarzyć. I to jest ten proces właśnie regulowania, pobudzania i hamowania. Inna zabawa, którą bardzo lubię, też jest super prosta, na pewno wielu z Was już ją robi, tylko nie wie, jak bardzo ona jest istotna dla naszego układu nerwowego, czyli muzyka stop. Dzieci biegają sobie dookoła, muzyka sobie gra. Jak muzyka się skończy, to dzieci muszą usiąść na poduszce albo stanąć na jednej nodze. Możemy zmieniać te polecenia, pokazać nos, położyć się na plecach, na brzuchu, zrobić jakąś pozę umówioną wcześniej. Można dodać fabułę do tego, czyli ptaki latają sobie. Jak muzyka się skończy, to ptaki wracają do gniazda i tam mogą na przykład stać jak czapla na jednej nodze. Mogą księżniczki sobie biegać, tańczyć dookoła, włączamy jakąś muzykę wtedy romantyczną, zamkową. Jak muzyka się skończy, to książęta chowają się do zamku. A jeszcze można wziąć maskotkę smoka, która gdzieś tam dookoła będzie nich latać, łaskotać ich ucho, wystającą piętę odgryzać. Mysia dziura, czyli myszki chowają się przed kotem, biegają sobie myszki, muzyka się kończy, wskakują sobie do dziurek swoich mysich norek i muszą być bardzo, bardzo cichutko skulone, nie odzywać się, żeby ten kotek ich nie zjadł. Albo żabki sobie skaczą po całej sali, muzyka się kończy, wskakują na liść, czyli na poduszkę i muszą być bardzo cichutko, bo nadchodzi bocian i my mamy taką maskotkę bociana, która sprawdza, czy wszystkie żabki kucają sobie na swoim listku. Cisza na morzu, czyli zabawa z chustą. Tutaj w e-booku również dużo takich zabaw z chustą wyciszających mamy. Cisza na morzu storm, czyli coraz mocniej, coraz mocniej, coraz mocniej i uwaga, burza na morzu. Tutaj akurat macie taką zabawę, gdzie dzieci pod chustą sobie leżą. Jest opcja z dziećmi pod chustą albo bez. Ważne są te instrukcje prowadzącego. Najpierw powoli, bardzo delikatnie, coraz mocniej i mocniej, wielki sztorm, cisza na morzu, żeby znowu to przerwać, urwać. Kosmiczny pył, tym razem zabawa z wykorzystaniem chusty z gwiazdkami i światła UV. Na tej chuście leżą piłeczki ping-pongowe, które świecą w świetle UV i one dodają takiego dodatkowego smaku, dodatkowej wyjątkowości tej zabawie, bo dzieci naprawdę się bardzo wyciszają, kiedy światło jest przygaszone, kiedy jest jakaś tajemniczość, coś innego. Czyli znowu bardzo powoli, coraz mocniej, wielki sztorm, wszystkie piłki, czyli gwiezdny pył nam spada, ucieka, jak już nam ucieknie, to dzieci chodzą po sali z powrotem, zbierają i układają na chuście te piłeczki, ten gwiezdny pył. Inne sposoby na wyciszanie, to jest moje ulubione, nie ukrywam, czyli myślenie. Myślenie równa się hamowanie, intensywna praca intelektualna, czy jest jakieś wyzwanie, zawsze powoduje hamowanie i najlepszy mój przykład to jest to, że jak dodamy dziecku jakiś element myślenia do pracy ruchowej, to ono zawsze zrobi to powoli. Zabawy wymagające myślenia zmuszają układ nerwowy do intensywnej pracy. Wykonywanie czynności inaczej niż zwykle, robienie dwóch rzeczy naraz, zabawy pamięciowe, zmieniający się tor przeszkód, nauka nowych umiejętności. Zawsze jak uczymy się czegoś po raz pierwszy, robimy to powoli. I to bardzo często widzę u nas w gabinecie, kiedy przychodzą dzieci i ja im daję jakieś zadanie, proszę, żeby zrobiły coś po raz pierwszy i one zazwyczaj, nawet dzieci te mocno nadpobudliwe, wykonują to bardzo powoli. Natomiast jak już się nauczą, ta granica się bardzo szybko przesuwa, bardzo szybko dzieci przyspieszają. Każde następne przejście po to, że przeszkód czy wykonanie tej czynności jest coraz szybsze, coraz szybsze. To jest takie, ja to zawsze tak nazywam rodzicom, ułatwianie przez utrudnianie. Dziecku łatwiej będzie się skupić, wykonać pewną czynność, jeżeli dodamy tam właśnie jakiś haczyk, jeżeli dodamy tam utrudnienie. Jeżeli wchodzi po schodach, to niech nie wchodzi, nie wbiega, nie zbiega, tylko na przykład trzy schodki niech wejdzie tyłem, dwa przodem, a jeden bokiem na przykład. Już dziecko musi pamiętać, ile to jest trzy, ile to jest dwa, ile razy co już przeszedłem. Oczywiście, jeżeli będzie tego za dużo, to dziecko też już będzie zmęczone, natomiast myślę, że raz na jakiś czas można takie ćwiczenie wprowadzić, żeby pokazać dziecku, że coś można zrobić dokładnie i powoli.
Na przykład wykonywanie czynności inaczej niż zwykle, mycie zębów. I to jest prosta rzecz, którą dziecko może wykonywać codziennie. To nie są jakieś bardzo skomplikowane zabawy. Na przykład inną ręką niż zwykle, stojąc na berecie sensorycznym, czyli na niestabilnym podłożu. Jak nie macie bereta, to może być poduszka, może być kilka poduszek jedna na drugiej. Albo na przykład z zamkniętymi oczami. Okazuje się, że wtedy musimy być znacznie bardziej uważni, znacznie bardziej skoncentrowani i ta czynność po prostu wymaga od nas myślenia, więc robimy ją po prostu wolniej. Dzień drugiej ręki to jest coś, co bardzo często zapisuję na zadanie domowe rodzicom. Sięganie po przedmioty inną ręką niż zwykle. Jeżeli ja jestem praworęczna, to staram się mieć taki dzień lewej ręki i to jest bardzo śmieszne. Czasami się łapię na tym, że no po prostu mi się to nie udaje w trakcie dnia. Używanie myszki od komputera lewą ręką. Słuchajcie, ja dużo pracuję przy komputerze i to jest dla mnie strasznie wykańczające, bo rzeczywiście trzeba się strasznie na tym skupiać. Bardzo się trzeba skupiać. Albo na przykład pilot od telewizora. Próbowaliście kiedyś obsługiwać drugą ręką niż wasza dominująca? Trzymanie łyżki, jedzenie na przykład zupy, wycinanie, pisanie lewą ręką dla osoby praworęcznej albo prawą ręką dla osoby leworęcznej. To są trudne ćwiczenia. Ja mam dla was takie zadanie domowe. Spróbujcie zrobić to jutro. Jeżeli nie przez cały dzień, to może chociaż przez poranek, a może tylko tę godzinę w ciągu dnia, to nie musimy od razu sobie zarzucać całego dnia takimi ćwiczeniami. Ale zobaczcie, jak wasz mózg będzie wtedy intensywnie pracował, jak będziecie po tym właśnie wyciszeni. Bo to będzie takie zmęczenie, które nie przyjdzie z ruchu, z przebodźcowania, tylko właśnie z intensywnej pracy układu nerwowego. I zachęcam, żeby to ćwiczenie robić razem z dziećmi. Wszystkie zabawy bez patrzenia. Kiedy zabieramy sobie jeden zmysł, który dla wielu z nas jest takim zmysłem, wydawałoby się dominującym, to wtedy intensywnie uruchamiamy inne zmysły. Tutaj mamy akurat zagadki dotykowe, czyli dziewczynka dobiera sobie faktury do faktur parami, bez patrzenia, ale wszystkie inne rzeczy, które możemy zrobić bez patrzenia, czyli na przykład zamykamy oczy i opowiadamy, jakie rzeczy są w pokoju, czyli ćwiczymy też pamięć. Bez podglądania oczywiście idziemy do przedpokoju albo do szatni z zamkniętymi oczami. Trzeba wtedy być bardzo, bardzo uważnym. To nie są duże odległości, prawda? Ale jest to zawsze coś, co sprawi, że będziemy bardziej skoncentrowani nad każdym krokiem, każdą czynnością. Zachęcam do tego, żeby właśnie takie zabawy bez patrzenia i czynności wykonywać. Mądry ruch wycisza, szczególnie jeżeli ten ruch jest raczej siłowy niż kondycyjny, czyli raczej nie chodzi tu o ćwiczenia cardio, które nas będą nakręcały, będą przyspieszały tętno i rzeczywiście będą nas stymulować pobudzająco. Raczej mówimy tutaj o ćwiczeniach siłowych. Aktywność fizyczna wspomaga pracę układu nerwowego i to wiemy, natomiast powtarzamy to tak często, że już przestajemy w to wierzyć i czasami tak jest, że coś trzeba jeszcze raz na głos powiedzieć i jeszcze raz wyjaśnić, żeby to w końcu do nas dotarło. Jaki to będzie ruch z wykorzystaniem siły? No przede wszystkim ruch oparty na zmyśle propriocepcji, czyli czuciu głębokim. Tak dużo się mówi ostatnio o tym czuciu głębokim i zrobił się też modny w pewnym momencie i rzeczywiście jest to taki zmysł dla wielu dopiero odkrywany, dopiero poznawany. Sama nazwa jest dosyć trudna. Proprio znaczy własny, czyli jest to taki zmysł, który dotyczy naszego własnego ciała, dlatego że jego receptory znajdują się w mięśniach, ścięgnach i stawach, czyli jest związany przede wszystkim z ruchem. I teraz zobaczcie, na ile rzeczy wpływa ten zmysł. Przede wszystkim na regulację napięcia mięśniowego, postawę ciała, koordynację ruchu, równowagę, umiejętność planowania motorycznego i wyciszenie właśnie. I niestety, nawet jeżeli wiedzieliśmy, że propriocepcja wpływa na te powyższe rzeczy, to bardzo często nie wiedzieliśmy, że ona także wycisza. Co to jest ta propriocepcja? Zobaczmy na przykładach. Jak się czujemy po treningu, intensywnym, siłowym treningu? Jeżeli są tutaj jakieś osoby, które biegają po kilka kilometrów regularnie, albo ćwiczą na siłowni, albo jakiś taniec, sztuki walki na przykład, ktoś, kto może jakieś inne sporty, takie wysiłkowe, siłowe uprawia. Jak się czujemy po takim treningu? No na pewno zmęczeni, ale zrelaksowani. Piszcie mi tutaj, słuchajcie, koniecznie.
Tak, bardzo ciekawy wykład, bardzo dziękuję. I rzeczywiście jesteśmy zmęczeni, ale bardzo zrelaksowani, odprężeni. To jest właśnie intensywna stymulacja proprioceptywna. To jest stymulacja czynna, wtedy kiedy my uruchamiamy mięśnie, stawy i ścięgna, kiedy my się siłujemy, kiedy my walczymy z siłą grawitacji i odpowiednio na nią odpowiadamy. Czyli mamy tak naprawdę propriocepcję i równowagę i to nas bardzo równoważy. I to jest stymulacja czynna i to jest około 70-75% aż skuteczności. Mamy jeszcze stymulację bierną i to jest wtedy, kiedy ktoś nas dociska, kiedy ktoś nas stymuluje mocno dociskowo. I jak się czujemy po masażu, słuchajcie? Co się wtedy dzieje? No tak jak widać po minie pani, która jest tutaj masowana, jesteśmy odprężeni, zrelaksowani i wyciszeni. A przecież nic nie robiliśmy. To jest ta intensywna stymulacja proprioceptywna, czyli tego właśnie czucia głębokiego, ale bierna. I tutaj skuteczność jest około 25-30%. Czyli tak jak widzimy, dużo bardziej skuteczna jest ta aktywność, ta aktywna strona propriocepcji, czyli wtedy, kiedy my coś robimy, kiedy my uruchamiamy nasze mięśnie i stawy, a nie wtedy, kiedy nam ktoś te mięśnie ugniata, chociaż jedno i drugie może być bardzo przyjemne. Jedna rzecz, o której koniecznie jeszcze muszę powiedzieć, to stretching, czyli rozciąganie. I tutaj też w tym e-booku naszym jest cały dział poświęcony właśnie stretchingowi, łącznie z kartą pracy, gdzie możemy bardzo aktywnie działać na nasze mięśnie, stawy i ścięgna, rozciągając je. Jak się czujemy po stretchingu? Czy ktoś z Was uprawia taki stretching? Może pilates, może jakieś inne formy rozciągania, może jogę? Jak się czujemy po takich zajęciach? No zazwyczaj bardzo, bardzo zrelaksowani i wyciszeni. Czytam sobie tutaj, godzinę temu wróciłam z siłowni i super się czuję, pisze pani Basia. No właśnie, ruch jest nam potrzebny i my często nie rozumiemy, dlaczego tak bardzo jest ważny i co on tak naprawdę robi w naszym ciele. Nie tylko to, że my się rozładujemy, że nasze emocje gdzieś tam mają swój upust, bo to też jest bardzo ważne. Chodzi o nasze zmysły i o to, że to jest bardzo intensywna stymulacja proprioceptywna. I co ciekawe, efekt wyciszenia w ciele po intensywnej stymulacji proprioceptywnej utrzymuje się od 2 do 4 godzin po ćwiczeniu. Powiedzcie mi, pokażcie mi palcem inną metodę, która będzie tak samo skuteczna w wyciszeniu. Masaż, no to nie wiem, może chwilę po masażu się będziemy czuli jeszcze dobrze i wyciszeni, ale nic tak nas porządnie nie wyciszy i nie zrelaksuje, jak intensywny wysiłek fizyczny, szczególnie taki siłowy. Dlatego zachęcam do tego, żeby pozwolić dziecku dźwigać. Ostatnio wielka dyskusja na jednym ze szkoleń się takim stacjonarnym odbyła o tym, że my dzieciakom zabieramy plecaki, żeby nie dźwigały. Szczególnie jest to komiczne, kiedy dziecko wychodzi ze szkoły i babcia odbiera je i schorowana pani babcia zakłada sobie ten wielki plecak i niesie za dzieckiem, żeby ono się, nie daj Boże, nie spociło i nie zmęczyło. Dźwiganie, czyli noszenie ciężarów, to jest świetna stymulacja proprioceptywna. Umówmy się, że te współczesne plecaki są niezwykle zdrowe. Ja wiem, że dalej funkcjonuje ten mit, że plecaki krzywią nam plecy. Jeżeli jest porządny plecak, a naprawdę teraz są bardzo porządne, jest dobrze dociągnięty, dobrany do dziecka, to on wręcz może naprawiać niektóre wady postawy, może korygować, może być świetną profilaktyką wad postawy, a nie je powodować. Silne dociski, czyli noszenie ciężaru i to jest też coś, co ja bardzo często zapisuję rodzicom do domu, rodzicom, którzy przychodzą z dziećmi na diagnozę integracji sensorycznej, żeby dziecko nosiło ciężkie plecaki, na przykład na spacerze woda dla całej rodziny spakowana, czyli nie wiem, 3-4 butelki półlitrowe, to jest słuchajcie aż 2 kilo, które dziecko nosi w plecaku i z tym plecakiem po podwórku, po parku, po ulicy sobie biega, dociskając się, dociążając i stymulując proprioceptywnie właśnie. Noszenie zakupów to jest świetne zadanie domowe i myślę, że tutaj wielu rodzicom się przyda też praktycznie, dlatego że noszenie zakupów świetnie stymuluje właśnie mięśnie, stawy i ścięgna, czyli jest dobrą stymulacją proprioceptywną, czyli obciążenie podczas chodzenia jak najbardziej i do tego będziemy dążyć. Obciążenie podczas siedzenia. No właśnie, jeżeli dziecko nie może wysiedzieć, wierci się, tak jak wspomniałam, może mieć problemy z propriocepcją, czyli z budowaniem napięcia mięśniowego, może mieć problemy posturalne albo równoważne. W
wtedy to dociążenie daje informację dziecku, gdzie się znajduje w przestrzeni i może mu łatwiej, czy ułatwić siedzenie i koncentrowanie się na zadanie. Tutaj mamy dwa rodzaje obciążenia. Jeden macie taki kołnierz obciążeniowy na ramiona, drugi to jest taka mała kołderka obciążeniowa, którą można położyć na przykład na nogi, ale też położyć na ramiona. Ważne, żeby tego nie nadużywać. 10-15 minut w zupełności wystarczy, żeby dziecko troszeczkę docisnąć, dociążyć, żeby mogło się koncentrować i szczególnie w przypadku dzieci z nadpobudliwością bardzo to polecam. Niekoniecznie kołderkę obciążeniową do spania, ale właśnie ta czynna strona, czyli podczas siedzenia, podczas wtedy, kiedy jesteśmy aktywni, żeby tą kołderkę wtedy w tych aktywnych czynnościach używać. Ćwiczenia z gumą, rozciąganie rękoma w leżeniu na plecach, tak jak tutaj macie na zdjęciu, rozciąganie w staniu, przenoszenie zgiętej gumy na wyprostowanych rękach za głowę i z powrotem, rozciąganie stopami. To są, słuchajcie, te zwykłe gumy. Ja dzisiaj też mam kilka gadżetów przy sobie. Zwykłe gumy i zwykłe rozciąganie to już będzie fajna stymulacja proprioceptywna. Nawet dziecko może mieć coś takiego na ławce położone albo gdzieś w przedszkolu pod ręką i sobie siedzi i się rozciąga, słuchajcie, rozciągamy sobie, koncentruje się, słucha, myśli o tym, co ciekawego ta pani albo pan do mnie opowiada i jest łatwiej się już skoncentrować. Można się też masować taką gumą, ocierać sobie różne części ciała, co też może wspomagać koncentrację uwagi. Guma animacyjna, jako taka alternatywa może tej gumy, jest rzeczywiście takim fajnym gadżetem, który jakiś czas wszedł w świat animacji, ale też pedagogiki zabawy. Wszyscy uczestnicy trzymają gumę animacyjną, kładą się na brzuchu stopami do środka, tworząc koło. Próbują przykleić całe ciało do podłogi, jednocześnie podawać, przesuwać gumę. Czyli zobaczcie, mamy też tą stymulację rozciągającą, proprioceptywną, siłową, która świetnie wycisza i relaksuje. Gumki recepturki jako guma w mniejszym wydaniu. Tutaj filmik taki już pod święta, słuchajcie, mam takie szablony choinek i rzeczywiście tutaj dzieciaki sobie układają różne łańcuchy z tych gumek recepturek. Ja w ogóle bardzo lubię gumki recepturki, one są bardzo sensoryczne i zabawa właśnie w rozciąganie tych gumek bardzo, bardzo wycisza. Można zakładać sobie na nadgarstek, można zakładać sobie na stopę albo na kostkę, co jest też świetnym przygotowaniem do nauki ubierania skarpetek. Można ozdabiać różne rzeczy, można ozdabiać nawet rolki po papierze toaletowym. Na pewno tych pomysłów na zabawę gumkami macie dużo i na pewno je używacie, ale teraz już będziecie wiedzieli, że ona nie tylko stymulują małą motorykę, ale także przez to, że trzeba je rozciągać, wyciszają, pobudzając układ proprioceptywny. Pchanie ściany, najprostsza zabawa na świecie. Ja wiem, że tak mówię o każdej następnej, która tutaj będzie. Zobaczcie, pchanie ściany, pchanie słupa. Przecież dzieci wiedzą, że one tej ściany nie przepchną, ale uwierzcie mi, zawsze jak proponuję dzieciom, żebyśmy pchali ścianę, to wszyscy to robią i wszyscy to robią chętnie, wszyscy robią mocno i wszyscy się strasznie głośno śmieją. Mamy tutaj bardzo proste ćwiczenie siłowe. Możemy przepychać ścianę, ale możemy też przepychać siebie nawzajem. Na przykład nogami w leżeniu na plecach, możemy przepychać się rękami, plecami, to za chwilę zresztą zobaczycie na tych filmikach. Można korzystać też z metody ruchu rozwijającego, tam jest bardzo dużo kontaktu fizycznego, siłowego i dlatego te dzieci bardzo lubią te zabawy właśnie kontaktowe. Tutaj, żeby było bezpieczniej, dziewczynki przepychają sobie jeszcze wałek relaksacyjny, przepychają się też plecami. No zobaczcie, ile tutaj jest śmiechu. One są cały czas w skowronkach i to są zabawy, które cały czas chciały powtarzać, bo oczywiście cały czas musiał być remis, prawda? Zaraz jedna wygrywała, raz druga. I zaangażowanie było ogromne. No siłowanie się na ręce, ale takie prawdziwe siłowanie się na rękę, czyli kto mocniej przepchnie tą rękę, okazywało się, że młodsza była silniejsza. Ale też siłowanie się z dorosłym. Za chwilę, że na końcu będziecie widzieli, że tutaj dziewczynki będą siłowały się z dorosłą osobą, we dwóch na jednego, ale ćwiczenia siłowe to są takie, które naprawdę dzieci bardzo relaksują i bardzo aktywizują do pracy.
Stańmy razem, zabawa, którą też kojarzycie. Tutaj mamy intensywną stymulację wspólną, czyli uczestnicy siedzą tyłem do siebie i muszą po prostu wstać, nie puszczając swoich rąk. Można też spróbować z siadaniem. Naleśnik, czyli taka zabawa też klasyczna, wyciszająca. Zawijamy dziecko na kosu, tutaj akurat jest tunel animacyjny, bo on jest dłuższy. Dziecko może być zawijane, albo my możemy zawijać je. Może chwilę zostać zawinięte, dociśnięte, dotulone. To jest bardzo intensywna stymulacja proprioceptywna. Albo może od razu być rozwinięte. Może się też samo próbować rozwinąć, albo przemieszczać jak gąsienica. Bardzo często jest tak, że jak dzieci zawiniemy, to one chwilę tak leżą, bo jest im tak przyjemnie, że w ogóle nie chcą stąd wychodzić. Możemy oczywiście się śmiać, udawać różne rzeczy, ustalać, czy jesteśmy farszem truskawkowym, czy może jesteśmy farszem mięsnym, czy jeszcze jakimś innym. Dzieci mogą razem zawijać inne dziecko, ważne, żeby to było w bezpiecznym miejscu. Dociski, czyli tak zwany głęboki ucisk, czyli deep pressure, czyli właśnie mamy tą stymulację bierną, proprioceptywną. Możemy przechodzić przez tunel uciskowy, pod pufami, pod innymi dziećmi, przyciskać się na przykład pod ich kolanami. Mocne masaże, ugniatanie ciała, ostukiwanie ciała na przykład makaronem do pływania, masażerami różnego rodzaju, turlanie, zgniatanie wielką piłką dzieci leżących w rzędzie, wałkowanie, rolowanie, co tutaj zresztą widać. No, walec, jedna z najfajniejszych chyba zabaw. Zobaczcie zresztą, jak tutaj dziewczynka, która turla się po innych dzieciach, się cieszy, ale wy też nie słyszycie, jak tam te inne chichoczą i się cieszą, że po nich ktoś się turla. I potem oczywiście zamiana, ostatnie dziecko turla się i tak się ta nasz walec się przesuwa. Przeciskanie się przez tunel uciskowy może być gruby lub cienki. Tutaj mamy taki tunel elastyczny i oprócz tego, że dziecko może przyciskać się samo, może też przepychać różne rzeczy przez ten tunel. Tutaj w e-booku znowu macie kilka propozycji zabaw właśnie z takim tunelem obciskającym, elastycznym i z hamakiem również elastycznym. Natomiast jeżeli nie macie takich specjalistycznych sprzętów, można po prostu zrobić to pod kocem, pod kołdrą, dziecko przycisnąć i ono będzie musiało po prostu przycisnąć siebie lub jakieś rzeczy na drugą stronę. Gniotki, jako wspaniała rzecz, słuchajcie, proprioceptywna, to tych gniotków teraz jest tyle, że można wybierać i wybierać. Ja tutaj też kilka takich przyniosłam. To mogą być takie bardzo profesjonalne gniotki, albo właśnie takie indywidualne, że tutaj mamy jakieś kuleczki, które musimy złapać. Ale mogą być też zwykłe rzeczy, które znajdziemy w domu, czyli na przykład gąbka silikonowa albo gąbka taka szorstka, w zależności od tego, co dziecko lubi. No, te gąbki silikonowe są świetne i rzeczywiście dzieciaki uwielbiają się nimi bawić. Świetny element jako wyposażenie kącika relaksacyjnego i też pamiętajcie, że te gniotki mają być praktyczne, mamy je używać, mamy pozwolić dziecku regulować się, jeżeli nauczyliśmy dziecko, że trzymając czy gniotąc takiego gniotka, często my też nazywamy zresztą, że to jest stress ball, tak? Czyli taka piłka w korporacjach czasami są gdzieś tam na biurkach, że jak się ktoś stresuje, to może sobie je pognieść po prostu. Jeżeli nauczyliśmy się już dziecko, że ono gniotąc to będzie się relaksować, to pozwalajmy mu w sytuacjach stresowych z tego korzystać, albo pozwalajmy mu w sytuacjach, kiedy musi być skoncentrowane, z tych gniotków korzystać. Czyli takie pudełko z gniotkami może leżeć sobie gdzieś na półce, w przedszkolu na półce, w szkole, w domu na półce. I kiedy dziecko potrzebuje się skupiać, skoncentrować na przykład na lekcji, albo kiedy pani coś czyta, opowiada, to wtedy może sobie brać. Tutaj słuchajcie, na filmiku ciekawostka, wiele tych gniotków świeci w UV, więc my często włączamy tą lampę UV i wtedy percepcja się zupełnie zmienia. Dzieci są jeszcze bardziej wyciszone, sprawdzają, co się świeci, a co nie. I to robi jeszcze większe wrażenie. Oczywiście oprócz tego, że się koncentruje i wycisza, mamy tutaj też świetną pracę małej motoryki, szczególnie dla dzieci, które męczą się pisząc, rysując, kolorując, mają trudności grafomotoryczne, o tym za 3 tygodnie zresztą będę więcej mówić, to również takie gniotki świetnie się sprawdzają. Podążanie za dźwiękiem, przechodzimy sobie do wyciszenia związanego z dźwiękami. I tutaj albo bezdźwięcznego. Tutaj zabawa, dzieci dobrały się w pary, każdy ma inny instrument.
I każdy musi pilnować swojej pary, czyli każdy idzie, podąża tylko za dzieckiem, które ma jego instrument, jego dźwięk i nie można się tutaj pomylić. Jest ogromna koncentracja. Zobaczcie, jak dzieci są uważne, w ogóle w siebie nie wpadają. Jeżeli to jest niebezpieczne, jeżeli boicie się, że wszyscy, że dużo dzieci będzie miało zasłonięte oczy, zacznijmy od jednej pary, czyli nikt nie ma zasłoniętych oczu i jest tylko jedna para, która ma instrument i dziecko musi chodzić między innymi i śledzić za tym instrumentem. Słuchanie muzyki Mozarta 20-30 minut dziennie to też jest zalecenie, które często daje do domu dzieciom z nadpobudliwością. Coraz więcej badań, tutaj czasami się zmieniało, dawniej to było, że to musi być muzyka barokowa, potem że Bach, potem że Mozart, ale rzeczywiście większość badań takich współczesnych wskazuje, że wystarczy 20-30 minut dziennie słuchania muzyki Mozarta i ona bardzo pozytywnie wpływa na rozwój mózgu i przetwarzanie słuchowe. Nie musicie wierzyć, możecie spróbować. Natomiast uważajcie, bo pamiętajcie, że nie ma uniwersalnego bodźca, który będzie tak samo tolerowany przez wszystkich. Jeżeli ta muzyka będzie dziecko drażniło albo będzie drażniło rodzica, opiekuna, to nie ma sensu sobie tego serwować. Wtedy odpuszczamy, szukamy innych dźwięków, innych możliwości na wyciszenie. Na pewno słyszeliście o lekcjach ciszy według Marii Montessori. Bardzo właściwie jedna z pierwszych zwróciła uwagę na to, że można bardzo ciekawie zainteresować i wyciszyć dzieci. I tutaj w ramach rytuału porannego kręgu takie lekcje ciszy funkcjonują, czyli na przykład poczuj kropelkę, dzieci mają zamknięte oczy, nauczyciel podaje kroplomierzem krople wody na twarz dziecka lub na rękę. Gdy dziecko poczuje kropelkę, może otworzyć oczy. Dzieci naprawdę siedzą z zamkniętymi oczami i czekają w skupieniu. Imiona szeptem, piękna zabawa, jaka prosta. Ja najbardziej lubię chyba te proste i myślę, że Wam też się spodobają. Nauczyciel wymienia imiona dzieci siedzące po drugiej stronie sali. To dziecko, które usłyszy swoje imię szeptem po cichu, podchodzi do nauczyciela i siada obok. Czyli nie musimy za każdym nazywać Franek, Kasia. Możemy rzeczywiście siąść. Dzieci są odwrócone do nas tyłem, to jeszcze fajniejsze robi wrażenie. I wołamy Kasia. I oni muszą usłyszeć po drugiej stronie sali, o kogo nam chodzi i kto ma do nas podejść. Podawanie w kole dzwonka, tak aby nie zadzwonił. To rzeczywiście to bardzo lubię. Pobudka, mam dla Was dzwonek. Ja robię kilka wersji tej zabawy. Podawanie tak, żeby nie zadzwonił, albo podawanie szklanki wody, tak żeby nic się nie wylało, albo łyżki z kulką, tak żeby nie spadło, albo zapalonej świeczki, o nie. Ja specjalnie tego nie wpisałam, bo kiedyś jak wpisaliśmy podawanie zapalonej świeczki, to tutaj się wrzawa podniosła, że się dzieci oparzą. Rzeczywiście dzieci są niesamowicie ostrożne i uważne wtedy. Ja bardzo lubię podawać dzwonek w kole, bo on jest taki ciekawy, że się tak, żeby nie zadzwonił. Natomiast coś, co bardzo lubię robić, to są świetne ćwiczenia na procesy hamowania i pobudzania. Podawanie dzwonka w kole, można zadzwonić tylko jeden raz i podać dzwonek kolejnej osobie. Bo co dzieci będą chciały zrobić? Zadzwonić milion razy i niekoniecznie będą chciały się z tym dzwonkiem jeszcze rozstawać. A tutaj zadanie jest proste, bo mogą zadzwonić jeden raz, jak zadzwonią jeden, to dopiero wtedy podają kolejnej osobie. I uwierzcie mi, że dzieci, nawet te najbardziej rozbrykane, ja prowadzę zajęcia od żłobka po późną podstawówkę i rzeczywiście są niesamowicie skupieni. Starają się zadzwonić raz, ok, podają dalej, następna osoba, bo tutaj trzeba naprawdę to hamowanie włączyć, żeby to było raz, a nie więcej. Także też fajna, prosta zabawa, stymulująca układ nerwowy. I tu na filmie mamy właśnie podawanie śnieżynki w kole, no tu mikrokółeczko, wiadomo. Śnieżynka zrobiona z talerzyka papierowego i waty, ale dzieci strasznie się tutaj wkręcają. Jeszcze mówimy, że byli ostrożni, bo to jest śnieżynka. Podajemy sobie też, zobaczcie, spinaczami do bielizny, więc też mamy tutaj to ściskanie, czyli znowu stymulację proprioceptywną. I jest kolejna rzecz, którą tematycznie możemy sobie wprowadzać już pod zimę. Naklejki ciszy. No te naklejki już Wam kiedyś pokazywałam, czyli te tak zwane cenki. Takie te rolki, co się wkłada do metkownicy, żeby na nich się nadrukowywała cena. Można to niedrogo kupić w takich supermarketach właśnie sprzedażowych, takich hurtowych, ale też w papierniczych sklepach czy w hipermarketach.
I te ceny świecą w UV. I już jakby niezależnie od tego, ja to często wykorzystuję na zajęciach, gdzie biorę lampę UV. I bardzo często, jak jest taka grupa, która nie za bardzo chce współpracować, albo nie słucha, albo jest tak pobudzona, że nie jest w stanie w ogóle wysłuchać tego, co ja dla nich mam do zaproponowania, a zazwyczaj mam bardzo fajne rzeczy do zaproponowania, to rozdaję każdemu tak zwaną naklejkę ciszy. I zawsze mówię, że to jest taka specjalna naklejka, kto ją będzie miał naklejoną, to musi być bardzo, bardzo cicho. To jest oczywiście taki trochę trik, mogę Wam go sprzedać, on nie będzie działał zawsze i cały czas. Ja go wykorzystuję na specjalne okazje, albo jak widzę, że grupa jest naprawdę bardzo, bardzo pobudzona. Ale ona działa i słuchajcie, czasami jak dziecko nagle coś krzyknie, coś się zapomnie, mówię, uwaga, naciskamy naklejkę ciszy i dziecko naciska tą naklejkę i jest wyciszone. Podobny trik macie tutaj w materiałach też w e-booku zawarty, czyli przycisk stop albo przycisk pauza, który w podobny sposób można wykorzystywać w pracy z dziećmi. Bajkoterapia jest, słuchajcie, coraz chyba bardzo prężnie rozwijającą się dziedziną, jeżeli chodzi o Polskę. Mamy coraz więcej fajnych książek i tutaj kilka propozycji Wam zostawiam, to jako oprócz tego, że będzie bibliografia, to tutaj jeszcze spis takich ciekawych pozycji wyciszających. Typy bajek terapeutycznych dzielimy na relaksacyjne, psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne i my tymi relaksacyjnymi teraz się zajmiemy. Jaki jest cel relaksacji? Przede wszystkim zmniejszenie napięcia mięśniowego, uspokojenie, regeneracja psychiczna i fizyczna, przeciwdziałanie stanom lękowym. To jest niezwykle ważne, bo teraz mamy bardzo dużo dzieci lękowych. Tak jak pamiętacie, potrzeba bezpieczeństwa często jest zaburzona, dlatego dzieci mogą być pobudzone. Ochrona przed nadmiarem bodźców, pełniejsze poznawanie siebie, rozwijanie wyobraźni, poprawa koncentracji uwagi. No zobaczcie, wszystko to, czego byśmy dla tych naszych dzieci albo dla siebie samych chcieli. Pierwsza bajka relaksacyjna jest z książki Wyobrażanki. To jest ta książka, którą dzisiaj można wygrać, więc ja przypominam o konkursie, żeby tu w komentarzu wpisywać swoją propozycję na wyciszanie. Widzę, że tutaj pyta się o gniotki, gdzie można kupić. Słuchajcie, wszędzie można kupić teraz gniotki. I nawet w hipermarketach i na Allegro i naprawdę wszędzie. Jak szukacie pomysłu na inspirację, na prezent świąteczny, to jest świetna rzecz dla dzieci, bo oprócz tego, że jest mądra i wycisza, to dzieci po prostu kochają te gniotki. Wyobrażanki, słuchajcie, konkurs trwa, można wygrać dzisiaj tą książkę, udostępniajcie nasz webinar i wpisujcie w komentarzu sposoby na wyciszenie. Bardzo lubię tą książkę, dlatego że jako jedna z niewielu, ja naprawdę jestem dosyć krytyczna, jeżeli chodzi o książki, ma dużo propozycji, w sensie nie zamyka się w obrębie jakiegoś jednego stylu, czy jednej wyciszanki, czy relaksacji. Posłuchajcie, popatrz na siebie. Masz na sobie wspaniałe królewskie ubranie, magiczny kombinezon. Jest żywy, grzeje cię lub chłodzi, a gdy tego potrzebujesz, chroni cię. Rośnie wraz z tobą, obejrzyj go. Może zechcesz go dotknąć. Przejdź się z nim, usiądź, a potem wstań. Sprawdź, czy nigdzie cię nie ubiera. Prawda, że wygodny? Uszyty na miarę. Taki jak trzeba. To twoja skóra, pasuje na ciebie idealnie. Ja zawsze jak sobie to czytam, ostatnio jest taka moda na to body positive, tak? Żebyśmy akceptowali siebie, swoje doskonałości, niedoskonałości. I ta relaksacja właśnie ze skórą zawsze wtedy mi się kojarzy, żebyśmy pokochali to, co jest dla nas oczywiste, czyli naszą skórę. Z bajkami relaksacyjnymi najczęściej jest tak, że dzieci muszą przyjąć jakąś pozycję, tak? Czyli albo spokojnie leżeć, albo siedzieć, skupić się, musi być cisza, spokój, ton, którym to czytamy, też powinien być spokojny, a ta jest jakaś taka wesoła, radosna, nie wiem, tym bardziej, że no świetnie podchodzi pod coś, co ja lubię najbardziej, czyli pod integrację sensoryczną, bo skóra jest niezwykle ważnym narządem czucia. Ziewanki. Też z tej samej książki Wyobrażanki, ja Wam przeczytam. Zobaczymy, ile z Was ziewnie tutaj w trakcie, jak będę to czytać. Kiedy tylko chcesz, ziewaj. Ziewaj szeroko, ziewaj głośno, ziewaj jak najdłużej. Możesz urządzić konkurs. Kto potrafi ziewać najdłużej i najgłośniej? Kto ziewając wydaje najciekawsze dźwięki? Kto ziewa najśmieszniej? Ziewanie to też śpiewanie. Każda piosenka zaczyna się od dźwięku niesionego oddechem.
Zróbcie przegląd śpiewających dziewaczy albo śpiewający chór. I to jest propozycja też do aktywności, nie tylko tyle, że możemy te ziewania teraz z Was wydobyć i pewnie wielu z Was teraz ziewa, bo też jest taka pora na ziewanie. Można się tym ziewaniem pobawić. A dlaczego to jest takie ważne? Za chwilę sobie przejdziemy do ćwiczeń oddechowych, ale ziewanie jest najprostszym i takim, można powiedzieć, prymitywnym, może brzydkie słowo, ale podstawowym sposobem na wzbudzenie i pobudzenie tego oddechu, ale też pobudzenie nerwu błędnego. O nerwie błędnym już Wam opowiadaliśmy tutaj nieraz na tych webinarach. To jest taki bardzo długi i ważny nerw, jeden najdłuższy właściwie i największy nerw czaszkowy, jaki mamy, 10. nerw czaszkowy. I on odpowiada nie tylko za funkcjonowanie ogólnie układu nerwowego, ale także właśnie za procesy wyciszania, pobudzania, poczucie bezpieczeństwa, przetwarzanie słuchowe, trawienie, więc ma wiele różnych funkcji. Jeden taki duży splot tego nerwu znajduje się w okolicach naszej przepony. Ziewanie jest takim bardzo prostym i bardzo aktywnym sposobem na regulację oddechu, ale też właśnie na stymulację tego nerwu błędnego. I naprawdę jest czymś takim bardzo podstawowym i naturalnym, co robimy bardzo często. Inną książką, która również jest związana z ziewaniem, którą Wam tu koniecznie muszę pokazać, to Wszyscy ziewają. Jest bardzo radosna książka, tak jak tu napisałam, polecona do czytania przed snem. Dlaczego? Dlatego, że tutaj przedstawiamy różne postaci, które po prostu ziewają. Kotek, który sobie ziewa, a tutaj jest jakiś tekst prosty. Kotek sobie ziewnął, prawda? Mamy tutaj kolejne zwierzęta, które sobie ziewają. Jest wąż, który ziewa. Jest hipopotam, nie będę teraz wszystkich stron pokazywać, ale jest przesympatyczna, na przykład, a hipopotam, o tak, on także ziewa aż 3 razy. Raz, dwa, dobra, nie będę ziewała trzeci, bo jeszcze mi tutaj uśniecie. Bardzo polecam, sympatyczna, wyciszająca książeczka. Dzień dobry, automasaż. Dziecko robi rękoma niewielkie lustrzane ruchy, czyli takie same dla prawej i dla lewej ręki, okrężne, i masuje swoje ciało miejsce po miejscu. Zaczyna od uszu, kończy na palcach od stóp. Czy przywitało się z każdą częścią swojego ciała? Teraz dziecko udaje, że ziewa. Zabawnie jest ziewać głośnym uuu, a potem uuu. Po chwili ziewanie staje się spontaniczne i dziecko swobodnie mu się poddaje. Delikatnie się rozciąga. Być może odczuje dreszcze lub w jego oczach pojawią się łzy. Zobaczcie, trzecia książka, gdzie pojawia się ziewanie. Przypadek? Nie sądzę. Dwie książki również świetne, wydawnictwa Zakamarki, Moja złość i Mój spokój. Właśnie z ćwiczeniami głównie dla młodszych dzieci, ale myślę, że starsze znajdą też coś dla siebie, dotyczących regulacji i wyciszania, i samoregulacji, tak? Bo tego dziecko przede wszystkim chcemy nauczyć, żeby ono samo potrafiło z tego skorzystać, kiedy jest mu to potrzebne. Ćwiczenia oddechowe, które stosujemy, i też był osobny webinar poświęcony ćwiczeniom oddechowym, ale myślę, że do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Dajcie znać, czy chcielibyście taki webinar tylko o oddychaniu i o ćwiczeniach oddechowych, bo myślę, że coś takiego podobnego szykujemy w niedalekiej przyszłości. Najprostsze ćwiczenie, które ja uwielbiam, które często stosuję, jest też łatwe do wyobrażania dzieciom. W siedzeniu na krześle lub na twardym podłożu z wyprostowanymi, ale rozluźnionymi plecami przez 4 sekundy dziecko wciąga powietrze nosem tak, aby czuło, że rośnie mu w brzuchu balon. Coraz większy. Chcemy go napompować. Można położyć sobie ręce na żebrach. Te żebra powinny się rozchylać, powinny się otwierać na zewnątrz. Wtedy mówimy o oddychaniu przeponowym. Zobaczcie, że na zdjęciu ma chłopczyk jeszcze zamknięte oczy, co pomaga w zrozumieniu, poczuciu swojego ciała, i rzeczywiście rękoma rozpieramy ten wielki balon, który rośnie w naszych żebrach. Śpiewanie i granie to też oddychanie, szczególnie granie na instrumentach dętych, czyli wszystko to, co wymaga ćwiczenia oddechu. Okazuje się, że dzieci czy osoby, które śpiewają lub grają na takich instrumentach, po prostu się wyciszają. I mam takie doświadczenia, że dzieci zapisywane na zajęcia muzyczne, właśnie na chór, na śpiewanie regularne, regulują się właśnie przez regulację tego nerwu błędnego, przez regulację oddechu,
Również osoby grające na flecie, na trąbce, na wszystkich tych instrumentach dętych mogą odczuwać skutki uboczne w postaci wyciszenia i regulacji. Arteterapia pozwala człowiekowi wyjaśnić i poznać samego siebie i w konsekwencji uzyskać utraconą równowagę psychiczną. Ale arteterapia to nie tylko rysowanie, malowanie, brudzenie się, to także wszystkie materiały sypkie. Możemy je przesypywać, no przesypywanie z kubeczka, czasami dzieci potrafią tak siedzieć i sobie przesypywać różne kasze ryże, segregować, dobierać w pary, klasyfikować, ozdabiać obrazki, szukać skarbów schowanych w tych różnych materiałach sypkich, na przykład jakieś zabawki, drobne elementy, które my tam chowamy do pudełek z kaszą, albo z ryżem, albo z fasolą. Układanie sekwencji również wymaga myślenia, koncentrowania. I zawsze jak rozkładamy takie zabawy, to najbardziej nawet rozbiegane dzieci przynajmniej na chwilę usiądą i chętnie będą uczestniczyły w tych zabawach. Podświetlana tablica, również podciągnęłam to pod arteterapię, dlatego że ona niesamowicie wycisza. Raz jest to, że ona jest podświetlona, wcale nie musi być intensywne to światło, bo tam można regulować sobie ten poziom jasności. Zawsze dzieci się koncentrują i wyciszają przy niej. Tutaj mamy układanie kształtów, obrazków, ale można też sobie odbijać różne obrazki. Labirynty inaczej. Labirynty również macie tutaj w tych materiałach dodatkowych. Osobna jest jakby osobna książeczka dotycząca właśnie mandali i labiryntów, ale ja zachęcam, żeby nie tylko je uzupełniać, czy przechodzić tą trasę ręką, palcem, albo długopisem, czy kredką. Tutaj macie ciekawe przechodzenie, bo macie za pomocą magnesu. Czyli mamy dwa magnesy, jeden pod kartką, drugi nad kartką. I trzeba tak prowadzić ten magnes, żeby on dotarł do celu. I to jest dużo trudniejsze i wymaga dużo większej koncentracji i uwagi dziecka niż zwykłe przechodzenie długopisem czy nawet palcem. I to można robić na małych, dużych wzorach. To jest akurat film z zajęć jakichś tam grafomotorycznych. I właśnie takie labirynty i mandale macie w materiałach. Jest ich ponad 40 stron, więc myślę, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. I na koniec muszę pokazać klepsydrę. Rzeczywiście klepsydry żelowe są magiczne. Tutaj mam na przykład taką z buźką, ta buźka jeszcze kręci się, łapie naszą uwagę. Wszystko to, co rytmicznie spada, wszystko to, co ma jakiś rytm, też będzie nas rytmizowało. Jeżeli można mówić o ćwiczeniach, bo taki jest temat dzisiejszego webinaru, czyli ćwiczenia wyciszające, to ciężko mówić o ćwiczeniu z klepsydrą. Ja oczywiście zawsze sobie tam coś mogę znaleźć, na przykład siadamy na pufie i siedź tak długo, aż wszystkie kropelki nie spadną. Tak? I to jest dla dziecka trudne ćwiczenie, ale uwierzcie mi, że im częściej to ćwiczenie się robi z dzieckiem, tym chętniej dziecko samo sięga po te klepsydry i wie, że to jest taki czas, kiedy on musi wysiedzieć, żeby się wyciszyło. No ja uwielbiam te klepsydry, najbardziej lubię właśnie tą, to jest moja ulubiona i chyba wszyscy to już wiedzą, dlatego że jest bardzo rytmiczna i ten rytm też zostaje w naszym ciele. Patrząc na coś, co rytmicznie spada, my sami się rytmizujemy, wyciszamy. Zresztą tak jak widać to na zdjęciu. Konkurs z nagrodami. Pamiętajcie, że można wygrać książkę Wyobrażanki wydawnictwa Zielona Sowa, udostępniając ten webinar publicznie i opisując ulubioną zabawę wyciszającą. To macie na to ostatnie minuty, dlatego że za chwilę będą pytania i wyjaśnienie, kto wygrał. Edukacja przez ruch to jest webinar za tydzień, zintegrowana stymulacja dziecka. Dodajcie się koniecznie do wydarzenia, żeby otrzymać powiadomienie o transmisji na żywo. Trening odporności psychicznej powiązany również z naszym dzisiejszym tematem. Będzie dużo o poczuciu bezpieczeństwa, o tym jak się regulować, czyli również wyciszać. Magdalena Perzyńska zaprasza za 2 tygodnie, poniedziałek 19:30 i grafomotoryka Joanna Krysiak, czyli ja, zapraszam za 3 tygodnie, 19 grudnia, na zabawy i ćwiczenia dla dzieci grafomotoryczne. Pytania, słuchajcie, dobrnęliśmy do końca, mówiłam spokojnym, powolnym tonem, dlatego jesteśmy już troszeczkę, mało mamy czasu, że tak powiem, żeby sobie na te pytania odpowiadać, ale widzę, że tych pytań jest coraz więcej. Co zrobić? Pani Emilka pyta. Co zrobić? Już wam powiem, co zrobić.
Jak dzieci nie przestrzegają umów w trakcie takich ćwiczeń, na przykład dzwonią kilka razy dzwonkiem, a mają tylko raz zadzwonić? Ja zawsze daję drugą i trzecią szansę. Bardzo często tak jest i wiele tych zabaw, które dzisiaj Wam powiedziałam, nie wyjdą Wam za pierwszym razem. Tutaj trzeba być bardzo konsekwentnym i bardzo bezpiecznym dorosłym, ja zawsze to mówię, konsekwentnym i przewidywalnym dorosłym. Przewidywalność daje poczucie bezpieczeństwa. Przewidywalność zabawy, jak dziecko już pozna zabawę i zrobi taki żart za pierwszym razem, a potem zrobi go za drugim i trzecim i to już będzie nudne, to w końcu można też jakby na ambicje troszeczkę, do jego ambicji się odwołać, czyli spróbuj tym razem zadzwonić jeden raz, tak, żeby jednak chociaż raz mu wyszło i wtedy zauważyć to i zwrócić uwagę, tak, czyli nie zwracać uwagi wtedy, kiedy dziecku się nie udało, ale podkreślić ten moment, kiedy jemu się udało. Pani Emilka. Jak mam w grupie 5 gagatków i za nic nie mogę ich wyciszyć ciągle w biegu? No tak jest. I takich grup będzie coraz więcej. I to też widzimy, że dawniej to były jedne, dwie osoby, które tak biegały te helikoptery w koło, a teraz na jedną grupę tych osób jest przynajmniej kilka. I to są wyzwania współczesnej edukacji i też po to te webinary, po to te szkolenia i też dlatego tutaj jesteście, bo szukacie odpowiedzi. Słuchajcie, trzeba sprawdzać. Sprawdzać, badać, co będzie działało. W jednej grupie coś zadziała, w innej coś innego. Tak jak tutaj poprzednia pani Emilia pisała o kontrakcie, w niektórych grupach działa kontrakt, ja na przykład nie za bardzo czuję kontrakty, więc je rzadko robię, ale jeżeli wy je czujecie i wasze dzieci w to wejdą, to jak najbardziej można próbować. Warto się trzymać różnych rzeczy. Pani Jagata, ja proponuję, aby dzieci same narysowały swoje labirynty, potem rozdają magnesy, spinacze i jest świetna zabawa. Super, to jest bardzo, bardzo kreatywne, a kreatywność też bardzo pobudza. Ale pobudza w taki sposób, że my się bardziej angażujemy, tak? Ona angażująco pobudza, nie tak pobudza, że nam dzieci chodzą po ścianach. I mamy jeszcze, pani Ania pisze, a ja zastanawiam się, co zrobić w klasach troszkę starszych, 6-8, jakie przerywniki w trakcie lekcji systemowej. O przerywnikach ja dużo mówiłam na webinarze o gimnastyce korekcyjnej z elementami integracji sensorycznej, a poza tym były już webinary o relaksacjach, wyciszeniach, ćwiczeniach oddechowych, o ćwiczeniach z dziećmi z ADHD, więc my bardzo często ten temat wyciszania poruszamy. Tam na pewno znajdzie pani więcej propozycji na klas 7-8, ale tak naprawdę wiele dzisiejszych zabaw ja robię też w klasach starszych. Albo koleżanki moje robią, więc mogę zagwarantować, że przynajmniej kilka tych pomysłów z dzisiejszych zajęć pani się sprawdzi. Okej, słuchajcie, mam osoby wygrane. Osoby, które wygrywają książkę Wyobrażanki to pani Alicja Karpińska, Aleksandra Zofia Korytowska, Diana Kowalska, Anna Gancarz. Pani Ania kilka świetnych pomysłów napisała, tak dostałam taką informację. Dziękuję za wszystkie komentarze. Proszę te panie o kontakt w wiadomości prywatnej przez Messengera. Odezwijcie się do nas, pochwalcie się, że to o was chodzi i my wtedy wam wyślemy te książeczki. I jeszcze raz powtórzę. Alicja Karpińska, Aleksandra Zofia Korytowska, Diana Kowalska, Anna Gancarz. To są osoby, które wygrały dzisiaj i prosimy o kontakt przez Messenger w wiadomości do nas przez Famigę. Słuchajcie, bibliografia. Widzę, że tu same pozytywne komentarze, widzę, że Wam się podobało. Bardzo dziękuję za wszystkie bardzo dobre i miłe słowa. Czy można obejrzeć później? Tak, można obejrzeć, słuchajcie, na Facebooku. Zawsze te webinary zostają, my ich nie usuwamy. Są też na YouTubie, jak wpiszecie sobie w YouTube'a w okienko Famiga, tam wychodzą te webinary. Można je oglądać, do nich sobie wracać. Dobry wieczór Pani Asiu, dobry wieczór Pani Agnieszko, pozdrawiam. Świetny webinar, bardzo dziękuję. I bardzo wartościowe szkolenie. Również bardzo dziękuję. Super klepsydra. Kupi się gdzieś, koniecznie się kupi, Pani Marzeno. Bardzo polecam również na prezent świąteczny. I dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy wieczór, za to, że byliście z nami, za to, że jesteście co poniedziałek i za to, że nas bardzo wspieracie. To jest niezwykle ważne. Dlatego też to robimy, dlatego nam się chce. Pamiętajcie też, że w
zestawie są te zrywki relaksacyjne, które można wykorzystywać. O, to jest świetna rzecz, słuchajcie, w klasach 6-8 właśnie, w tych starszych, kiedy te starszaki podchodzą, zrywają sobie, czego dzisiaj potrzebują. Więc zachęcam również do tych materiałów. Dobrze, dzięki serdeczne, do zobaczenia, dobrej nocy i relaksujcie się na wieczór. Pozdrawiam Was, pa, pa.